powiesz na temat tej miejscówki? O, bardzo fajna, co? Mega. Dla mnie. Jedna to lepsza po prostu. Dla mnie najlepsza jak do tej pory. Tutaj to dopiero jest kamperów. Zobaczcie. Krzysiowi się nie podoba, więc co? No to jest to, że jest taki wybór miejscówek, że można sobie przebierać. Bo jakby to była jedna, jedyna dostępna, to by w ogóle nie było żadnego ale i byśmy się cieszyli, że jesteśmy tak blisko fajnej plaży i fajnych widoków. Muszę odstrzegać wszystko, co powiedziałam. Bo nie stajemy koło koszy na świecie, mamy jeszcze widok na morze, więc jest okej. Okay. Powiem tylko, że jesteśmy bardzo ubrani jak na tej plaży, bo tu z lewej strony same gołe dupy łaszą. Morning! Dzień dobry. A więc jak widzicie, jesteśmy jeszcze cały czas w tej miejscówce, gdzie jesteśmy na plaży. Plaża nie jest jakaś piękna, bo tutaj w tym rejonie Almerii głównie jest ten szary piasek. Ale same dookoła widoki są ładniejsze z kolei niż w Alicante, a w Alicante z kolei ładniejsze są same plaże. Więc tak jakby połączyć jedno z drugim byłoby idealnie. Prawda to, mężu? Prawda, prawda. A ja tu sprzątam, układam wszystko i zbieramy się do drogi pomału. No i wyjeżdżamy. Myślę, że się wskrobiemy pod górę. Jak pamiętacie z wcześniejszego odcinka, Mariusz bardzo się stresował tym, czy będzie można z tej plaży wyjechać. Ale jak widzicie, nie było z tym żadnych problemów. No i zjechaliśmy sobie tak na spontanie gdzieś na bok. Jesteśmy na piękniejszej plaży niż byliśmy wcześniej. Znaczy tak, tam to była bardziej dzika i po prostu zamknięta, nikt jej nie widział. Tu jesteśmy przy jakieś miasteczko z tyłu. Ale sama plaża i sama miejscówka, gdzie stoimy praktycznie przy plaży, też jest mega. Nawet plaża bardziej żółta. Generalnie to jest bardzo ciepło, tylko jeszcze jest pochmurnie, ale lada chwila ma wyjść słoneczko i znowu będzie pięknie. Ale ciepło już jest bardzo. Jeden chyba cieplejszych dni. Także będzie super dzień. Slow-mo, tu i yo, baby. Besándonos tan bellas como tú no sé. Y por eso es que estás sentida es mi vida. Pero baby, al verte me motivas, motivas. Piękne miejsce, z o wiele ładniejszą plażą, bo żółtą, a nie szarą. Tam jest jakieś miasteczko, więc pewnie można nawet wieczorem sobie gdzieś tam pójść na coś. Super wam powiem. Lepsze niż to chyba, gdzie byliśmy, w tej dzikości takiej. Jeszcze wam powiem, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w okolicy Cala Panizo. Czasami jest ciężko się połapać, jak tak się zjeżdża gdzieś i gdzieś tam jakaś plaża tylko się pojawia, ale no Cala Panizo w okolicach jesteśmy. Tu widzę, że tu można dalej iść sobie, więc może pójdziemy. Słoneczko zaczyna powoli wychodzić, będzie piękny dzień. Co powiesz na temat tej miejscówki? O, bardzo fajna, co? Mega. Dla mnie. Jedna to lepsza po prostu. Dla mnie najlepsza jak do tej pory. Tak? Plaża jest super. Tam w ogóle między tymi skałami a następnymi jest... w ogóle plaża taka z żółtym piaskiem bardziej, takimi, znaczy nie piasek, tylko takie kamyszki, ale to ładnie wygląda. I tam dalej, no jeszcze dalej można iść, także dziewczyny tam siedzą, pójdziemy. Są nasze dzieci? A, już z psem jakimś. Genialna miejscówka, powiem wam. Kolejna fajna. Genialna, piękne widoki. Słoneczko wychodzi. Tu zobaczcie, jakie piękne porosły palemki. Wzgórza, zobaczcie, tutaj kampery stoją. Tam z tyłu kampery stoją. Normalnie nie ma co się dziwić, że tyle tych kamperów jeździ. Skoro w takich miejscach mogą stać, jest wszystko ok. Domki tutaj fajne są. Ale widać, że nikt tam nie mieszka, więc jakieś typowo wakacyjne. A my trochę przyszliśmy. To jest spacerku. Mencel tu stoi. Kontakt ze światem łapie. No i tak jak mówili, o 12 ma się zacząć robić błękitne niebo. I jest przed 12 i zobaczcie. Zbieramy się pomału z tej miejscówki. Jedziemy na następną. A gdzie? Kto to wie? I to jest właśnie fajne, jeżeli chodzi o wakacje w Hiszpanii w kamperze.
jedziemy, gdzie nas koła poniosą. Gdzie się zaczynamy, zatrzymamy, kto wie. Wiemy tylko, że musimy zrobić serwis, w zasadzie nie musimy, ale powinniśmy zrobić serwis, więc za 20 km mamy tą stację, na której byliśmy wczoraj, gdzie za 3 eurosy można zrobić praktycznie cały serwis, a później zobaczymy, gdzie nas koła poniosą. Decir que te amo, pero no sé si estoy mezclando una vez más. Wylądowaliśmy w miejscowości Pulpi. Jest taka mieścinka wzdłuż wybrzeża, bardzo fajnie ona wygląda, więc wyjdziemy pochodzić. Tutaj są jakieś otwarte kawiarenki, restauracje, no i idziemy wyrzucić śmieci. A zatrzymaliśmy się tutaj przy głównej praktycznie drodze, a zaraz obok jest plaża, więc super. Idziemy. W końcu wyczekane czurowski, co? Takie do stoiska. Dobra. Sophie? Za całą taką porcję, czyli taki wielki rożek, zapłaciliśmy 4,50 plus czekolada. Słuchajcie, są wakacje na takim budżecie. A tylko na początku, jak się spotkaliśmy z Bardzo i wyszliśmy gdzieś tam w Alicante, jakieś jedzenie czy coś, a tak by po prostu tylko market, swoje jedzenie, to normalnie burżuje dzisiaj czurowski za 4,50 czy ileś. Jakieś sekretne przejścia. To cały Pulpi tam się ciągnie. Tam była droga, jechaliśmy. Bardzo fajnie. Doszliśmy po schódkach, ale tu normalnie są ludzie mieszkają, więc... Akurat teraz oczywiście ich nie ma, bo pewnie wszystko żyje latem. Więc wracamy. Więc my już stanęliśmy jednym kamperem przy samym końcu tej promenady i tych spacerniaków jakby. Będziemy tam dalej sobie gdzieś stanąć. A zobaczycie mój osobisty patent na to, jak mieć prysznic na zewnątrz. Bierzemy prysznic. No. Dobra, to też. Dobra. Super. Tutaj to dopiero jest kamperów. Zobaczcie. My jedziemy dalej. Minuty dalej, a tu kolejne, proszę bardzo. Kolejne 15 motorhomów. Ale to jest ładniejsza miejscówka. A to jest zdecydowanie ładniejsza miejscówka. Więc kilka dni temu, jak chodziliśmy po tym wzgórzu, przy tych miejscówkach fajnych, takimi wapniowymi, żółtymi skałami, widzieliśmy takiego białego vana, że stał tutaj jakby po środku sam. Z tej strony z kolei stoi jeden, jedyny van. My jesteśmy na obozowisku, a tutaj jest dzicz. I taki typowy wild camping. Więc planujemy, że jutro tutaj po prostu przyjedziemy, żeby sobie tutaj stanąć i spędzić cały dzień, może coś gotować. No na pewno tutaj jest o wiele lepiej, bo jest zdecydowanie ciszej, aniżeli tam, gdzie... Tam, gdzie my jesteśmy, też jest fajnie. Całkiem inne. Tam jest taka Ibiza, a tutaj jest... No tu co prawda jest droga blisko, to takie trochę... Ale oprócz tego ale mega tutaj. Zastanawialiśmy się, dlaczego ten vanik sobie nie wjechał, wiecie, gdzieś tam dalej tu. No, ale widać właśnie już z tej perspektywy, jak jesteśmy, że jest tam po prostu barierka. Idziemy dalej. To by było zbyt piękne, żeby w takim miejscu można było stawać, gdzie się chce. No to męcze teraz tu są. Proszę bardzo. To jest ta barierka, którą widzieliśmy, że nie można jechać nigdzie dalej. No, ale zobaczcie, jesteśmy sami.
tam już jest plaża, tam są te skały takie wapniowe, tutaj to samo. Także to już jest tak naprawdę też spokojne miejsce i mam nadzieję, że będzie fajnie. Bierzemy za chwilę krzesełka i sobie tu podejdziemy z krzesełkami, dziewczyny będą biegać po plaży. No jest fajne miejsce, jest fajne. Mędrce co na to mówi? Będzie słońce, cały dzień praktycznie słońce, więc... Wykorzystujemy. Jest fajne, ale ja tu za bardzo nie chciałem wjeżdżać, bo jednakowo jest znak, że zakaz kamperowania tutaj. Tu są troszeczkę inne znaki niż zazwyczaj te znaki na parkingach, więc bałem się, że otworzę piwo i będzie tak, że policja przyjedzie i powie, że muszę przestawić. No ale Becia zgodziła się, że jak policja przyjedzie i otworzę piwo, to Becia przestawi motorhome, więc nie ma problemu. Ja myślę, że tu jest znowu takie... Męce się boi wszystkiego, bo to jest identyczny znak jak tam, gdzie to wielkie skupisko kamperów, w którym spaliśmy z tymi pięknymi widokami, z tą zatoką. No to kurde, jakby mnie tu jednego, stojącego sobie, nikomu nic nie robiącego, chcieli przegonić, to nie najpierw idą te 50 kamperów obok, przegonią, więc ja to tak widzę. Jak oni by mieli się naprawdę poza sezonem zajmować takimi jednymi, co się stoją gdzieś tam po środku niczego, to naprawdę nie mają co robić. No słuchajcie, siedzimy sobie. Ale Mariusz właśnie idzie tam, widzicie go z tyłu. Idzie zobaczyć na tej miejscówce sprzed dwóch dni, na tym wyższym poziomie, czy tam jest internet, bo nie chcemy być trzeci dzień bez internetu, ze względu na to, że bardzo szybko zapada zmrok i od 6 wieczora po prostu siedzimy i no ile można czytać książek. Chcielibyśmy sobie coś może włączyć, obejrzeć i Mariuszowi, tu jest internet, gdzie jesteśmy teraz, ale jemu się bardzo nie podoba to miejsce, gdzie zaparkowaliśmy kampera. Generalnie tam ludzie widać, że no, wyrzucali w ogóle jakieś resztki jedzenia. Pod tym względem no nie jest fajne. Tam właśnie jest koło tej barierki troszeczkę bałaganu. No tu już mamy tą plażę fajną. Tam z kolei jest kolejna plaża, także... No nie wiem. Krzysztofowi się nie podoba, wiecie co? Bo to jest to, że jest taki wybór miejscówek, że można sobie przebierać. Bo jakby to była jedna, jedyna dostępna, to by w ogóle nie było żadnego ale i byśmy się cieszyli, że jesteśmy tak blisko fajnej plaży i fajnych widoków. No a że tu jest sporo tego, to człowiek wybrzydza, robi się po prostu taka wstrętna maruda. O, głęboko, uwaga! Sofie, co teraz? Tata ma klucze od motorhome'u. Może mnie płynąć? Nie! Zbieramy się, bo tutaj widzicie jest taki syf duży. Oczywiście mówię to ironicznie, bo tu jest to mięso. Tu jest jakiś kubek plastikowy. I tu paczka po papierosach. No ale Mariuszowi po prostu się tu nie podoba, a jak on sobie coś uwali, to sobie uwali. I trzeba się zbierać. Jedziemy. Tam jest to miejsce, gdzie staliśmy dwa dni temu. Przechodziliśmy przez taką malutką skarpę i już byliśmy na plaży. A teraz jedziemy na tą miejscówkę z lewej strony, która ma widok na inną plażę. Stajemy. Miejscówkę z widokiem. Więc muszę odszczekać wszystko, co powiedziałam. Bo nie stajemy koło koszy na śmieci, mamy jeszcze widok na morze, więc jest okej. Okay. A więc wcześniej była Playa de Cocodores z drugiej strony, a teraz Playa de Carolina. Zmiana miejscówki już na plaży. No i na piaszczystej plaży, więc jest spoko, fajnie. Powiem tylko, że jesteśmy bardzo ubrani jak na tej plaży, bo tu z lewej strony same gołe dupy łaszą. Już nie powiem co tam jeszcze. Także tak trochę śmiesznie. No ale Mencel zadowolony. Mencel już wychillował. O, zdecydowanie. Tam mu się bardzo nie podobało. Uwierzcie mi, Mariusz jest takim człowiekiem, że jak jemu coś nie pasuje, to on będzie po prostu tak marudził, będzie miał takie fochy, że... Że doprowadzi do tego, że będzie mu się podobało. Po prostu przeszedłem prawie kilometr na pieszo, żeby zobaczyć, czy jest miejsce, czy jest internet. Było miejsce, jest fajny internet.
Więc mówię, jedziemy. Przyszliśmy z plaży, jesteśmy głodni, więc Becia robi sałatkę, w zasadzie makaron z pesto oraz pomidorami, a ja z kolei smażę kiełbaski. To miejsce, gdzie my szliśmy po pieczywo, bo tutaj najpierw dziadek przyjeżdża tutaj, na to górne jakby poletko sprzedawać i w ogóle tak by dedukowaliśmy, że te rogaliki z czekoladą wyglądają identycznie jak z Lidla. Podejrzewamy, że dziadek sobie dorabia, on sobie jedzie do Lidla pierwsze co rano, jak otworzą piekarnię. A potem przyjeżdża, to sprzedaje trochę więcej i sobie zarabia, no ale w sumie dlaczego nie? Mamy świeże pieczywo? Mamy. Jechać nie musimy. Becia podczas tego wyjazdu wykończyła zmiotkę. Sofii, pokaż, jakie mamy zmiotkę. No po prostu to żadna zmiotka, tylko parę włosów. Z braku laku, słuchajcie, dobry kit, nie? No nie. Dobra. Przewracam kiełbachy, bo mi się palą. Wjechał makaron. Kiełbachy już prawie usmażone. A widok... No i widok mamy taki sobie, no. No nie, trochę więcej niż taki sobie. Widok jest fajny. No jest pięknie. I żegnamy się z tego miejsca. Pochodzimy sobie tutaj, słońce już zaszło. Super dzień. Super dwa dni w sumie, jak ten vlog był nagrywany. Zwiedziliśmy dużą część Murcji regionu. I naprawdę polecamy, jeżeli jeździcie z kamperem. Słuchajcie, tylko i wyłącznie na dziko, na kampingi to jedzie tylko i wyłącznie, żeby się podładować, opróżnić kota, szarą wodę, naładować baterie i w drogę. Ale też można robić to tak jak my na serwisie, bo nie ma z tym tutaj problemu, więc polecam jak najbardziej rejon Murcia na dziko, kamperem, jest pięknie, jest ciepło, jest mega. Mega. Dajcie łapki w górę. Pamiętajcie, żeby subskrybować, jeżeli to jeszcze nie robicie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa! Pa, pa.